Pan Wojtek zaprezentuje teraz, jak prawidłowo ubierać koszulkę. W tym wypadku będzie to katana. Też na pończochy. Dobrze, no to ubieramy. Wkładaj tutaj jedną rączkę. Również skorzystamy z rajstopy, żeby wszystko przebiegło bezproblemowo. I na końcówce złap, żeby ono w górę nie szło. Tak, dobrze. Kolega nie jest potężnie zbudowany. Główka. Żeby ona dopiero nie... będzie. O tak. Jak spotkamy się za kilka miesięcy, jak wróci do formy, jak my wszyscy. Podnieś rączkę. O, trochę podnieś rączkę. Chodzi o to, żeby w czasie wyciskania nie wpijała się ta rajstopa. Tak, żeby jak najłatwiej złap się za... Na co musimy zwrócić uwagę w tym momencie? Na, żeby była prawidłowo szwy, żeby tu o, równolegle ten szczek, żeby tu o, tutaj, coś naciągnie jeszcze. Jest ten szef, a dodatkowo te napisy nie są tylko po to, żeby reklamować, ale a, one muszą one... być frontalnie ustawione. Ale najważniejszy na jest tutaj te... O. Pokaż Marcin może do kamery. Teraz... jest to zaprasowanie i ono musi być równolegle z jednej i z drugiej strony. Nawet jest. Ajcie. Czekaj, zdejmiemy. Podczas przeciągania się przesunęło, a ważne jest, żeby było dobrze ustawione, ponieważ koszulka nie będzie właściwie pracować. Nie wiem, czy to widać. Teraz odwróć na mnie. Ręce połóż mi tutaj. Staramy się koszulkę jak najniżej ściągnąć. Ona jest trochę za duża. Jest duża. Marcin używał ją, jak był jeszcze w formie. Po wakacjach jeszcze nie udało mu się wrócić. Teraz. Naciągaj, tak żeby ona się wsunęła. O. Tu jest ona. Dobrze, wstępnie ona jest tutaj. Teraz mam. Jest ubrana dobrze. Teraz tylko pas. Teraz pas jest też ważny. Mocno trzeba pas, żeby ona nie podchodziła pod klatkę. Ściągnąć klatę jak najniżej. Pas podtrzymuje koszulkę, żeby nie podjeżdżała do góry, nie zjeżdżała na szyję. Tam strzela. Nie wiadomo, czy to żebra, czy pas. Uwaga jeszcze, zły uchwyt jest. Tu jest zasada, żeby złapać jak najszerzej. To znaczy 81 cm, nie, więcej już nie można. Te znaki żółte, co nakleiłem, muszą być zakryte. Tak złap, żeby zakryć jest dobrze. Teraz z drugiej strony. O, i to jest prawidłowy. Czym szerszy chwyt, łatwiej jest opuszczać. Krótsza droga. Dobrze, podaj mu. Pionie, tak. Dobrze, puść. Start. I opuszczaj. Łokciami. Góra. O, dobrze. Stojak. Widać, że koszulka zapracowała. Było dynamiczne. Tak, że nie brać powietrza wtedy, kiedy się zabiera sztangę, tylko nabrać powietrza, jak ona już jest u góry. Bo to te dodatkowe sekundy są. Całe stopy, pośladki naprężone. Tutaj chodź. No, poddawaj. Pionowo, tak. Start. I opuszczamy. Góra! Pchaj. Stojak.
Tu nie można się zawahać. Jak już jest, góra jest maksymalnie. Koszulka musi zadziałać i tricepsami. To musi być zgrane. Puść. Start. Góra. Pięknie. Stojak. O, widzisz, jak ładnie zapracowała? Poszła jednym ruchem. Jesteśmy już po wspólnym treningu. Panie Wojtku, jakieś wnioski? No, podsumujemy. Kolega tutaj dzisiaj, no troszkę ma, ale to minimalne, bo dawno w koszulce nie dźwigał. Bardzo pozytywnie. Jedno podejście było takie, co koszulka nie zapracowała, ale dwie próby były idealne, że wykorzystał zawodnik koszulkę. Będziemy nad tym pracować. Myślę, że niedługo zobaczymy się na wspólnych konsultacjach, kiedy zakupimy nowe koszulki razem z resztą drużyny. Tak, żeby mam nadzieję, że jak zaprosimy pana, przyjedzie pan do nas. No chętnie. Wtedy może uda nam się nakręcić jakiś również ciekawy materiał. No i dziękuję. To by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Życzymy sukcesów. Na pewno jeszcze nie raz się spotkamy. Do zobaczenia. Dziękujemy.